Cześć, mam na imię Przemek, mam 36 lat. Problem łysienia zauważyłem, myślę, jakieś 15 lat temu. Mam na imię Kuba, mam 35 lat. Łysieć zacząłem w wieku 20 lat. Mam na imię Piotr, mam 20 lat. Zacząłem tracić włosy, jak miałem 17 lat. Ja mam na imię Karol, aktualnie mam 24 lata. Mój problem z wypadaniem włosów rozpoczął się, kiedy miałem 17 lat. Mam na imię Marek, mam lat 58. Jeżeli chodzi o moją historię z włosami, w cudzysłowie oczywiście, zaczęło się to w wieku 15-16 lat. Zauważyłem, że mam lekkie zakola, ale myślałem, że to jest wina fryzury, czy po prostu tak u mnie jest, ale dopiero jak moje włosy straciły na objętości, to zorientowałem się, że no to już ten czas i trzeba zacząć coś z tym robić. To są jeden włos, drugi, trzeci, czwarty. Nagle człowiek po 5 latach budzi się i stwierdza, że tych włosów jest zbyt mało. Zawsze musiałem ze sobą mieć jakąś czapkę, stosowałem też taki puder kosmetyczny. Byłem na konsultacjach u trychologa, troszkę w to też zainwestowałem. Próbowałem masy oczywiście różnych środków na cudowny odrost włosów reklamowanych w telewizji, ale to też chyba większe były raczej wyrzucone pieniądze niż dobrze zainwestowane. O mikropigmentacji skóry głowy dowiedziałem się przez internet. Tych stron, które oglądałem, stron na kliniki SMP, jakby najlepiej do mnie przemawiała i zachęcała bardzo do kontaktu. Zabieg ogólnie nie jest bolesny, da się go spokojnie wytrzymać. Trwało około 1,5 godziny, w tym, że pół godziny to było pierwsze ustalanie, jakie mam oczekiwania i jak to ma u mnie wyglądać. Kolejne zabiegi były mniej więcej po 2-3 tygodniach i ich w sumie było 3. Po pierwszej sesji, po pierwszym zabiegu efekt wizualny nie był jeszcze aż tak dobry, natomiast sesja druga i trzecia była rewelacyjna i efekt jest naprawdę piorunujący, jeżeli chodzi o mnie. Sam rezultat mikropigmentacji przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Ja śmiałem się nawet tutaj do Emila i Ani, że byłem taką tłustą larwą, która przekształciła się w pięknego motyla. I tak się też teraz czuję. Przede wszystkim większa pewność siebie. Przebywanie w otoczeniu innych ludzi nie sprawia mi już żadnych kłopotów, nie wstydzę się tego. Mogę swobodnie ściągnąć czapkę. To, co jakby się uzyskuje, nie tylko wizualnie, ale też w jakiś sposób psychologicznie, wewnętrznie naprawdę działa motywująco, napędowo i dodaje tylko i wyłącznie energii i siły. Już około roku później poznałem dziewczynę, zaczęliśmy się spotykać i kiedy już zaczęliśmy razem mieszkać, zupełnie jakby nie zwróciłem uwagi na to, że ona nie wie, że ja mam tą mikropigmentację wykonaną na głowie. I kiedyś mi się zapytała, bodajże po 4 miesiącach już wspólnego mieszkania razem, dlaczego nie zapuszczę włosów? No i pomyślałem, że no powiem jej, no bo tak naprawdę nie ma tutaj nic do ukrycia. Zabieg mikropigmentacji na pewno dodał mi pewności siebie, z chęcią patrzę w lustro. Polecam go osobom, które walczą z nadmiernym wypadaniem włosów. Pamiętajcie, każda kropka ma znaczenie. Osobom, które zastanawiają się nad wykonaniem zabiegu mikropigmentacji, ale z jakich przyczyn być może się wahają, zastanawiają, być może obawiają się, że jest to jakieś oszukiwanie natury, maskowanie rzeczywistości. Odpowiem w ten sposób. Gdyby wypadł wam ząb, dajmy na to 1 z przodu, to jestem przekonany, że żaden z was nie miałby oporów przed tym, żeby pójść do stomatologa i wstawić sobie sztuczny ząb. Więc jeśli tracicie włosy, dlaczego by nie pójść do kliniki SMP i uzupełnić sobie ten ubytek pigmentem? Polecam, naprawdę warto. To jest śmieszne, ale ja jak widzę jakiegoś człowieka, któremu się głowa świeci, nie mam ochotę podejść go popukać, ej stary, to jest coś takiego, wiesz, pokazać mu, zrób sobie to, będzie ci lepiej. Mógłbym powiedzieć tylko tyle, wystarczy chcieć, a klinika SMP zrobi resztę.